W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I 13 maja 1917 roku tutaj, na tym miejscu, Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza modlitwę różańcową i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Moi drodzy, i my też tutaj przybywamy, aby doświadczyć i spotkać bliskości Maryi, aby spojrzeć w jej oblicze i podziękować jej za to wszystko, co w ciągu tych ziemskich dni każdy z nas od niej otrzymał. Przez jej wstawiennictwo i pośrednictwo doświadczał miłości Matki i miłości jej Syna Chrystusa, bo przecież ona zawsze, kiedy zwracaliśmy się przez jej usta, serce, ręce, mówiła do nas: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. I miłość nas tutaj przyprowadziła do Maryi i miłość do jej Syna. Na początku tej mszy świętej pomyślmy o naszych intencjach, pomyślmy o dniu dzisiejszym, w jaki sposób ten dzień chcemy ofiarować Matce Najświętszej, za co chcemy ją tutaj prosić, ale przede wszystkim dziękować. Niech i tego dnia, kolejnego dnia naszej pielgrzymki, towarzyszy nam szczególna intencja i przyjęta Komunia Święta, wynagradzająca nasze dziękczynienie i naszą prośbę do Jezusa przez serce i ręce Matki Najświętszej, Pani Fatimskiej. W tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Piotr modli się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aliny. Ksiądz Marek modli się w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej za zmarłego Kazimierza. Ja natomiast modlę się za tragicznie zmarłego Mariusza, który odszedł z tego świata 9 marca. Dla tych zmarłych prosimy o dar nieba. Bardzo serdecznie witam grupy pielgrzymów z biura Patron, z biura Misja Travel. Tutaj, na tym świętym miejscu, jesteśmy jedną wielką rodziną, dlatego na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy, słabości, za to, że dość często zamiast doświadczać bliskości, oddalamy się od Niego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę. O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga, do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Córa królewska schodzi pełna chwały, odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, za nią przywodzą do ciebie dziewicy jej druhny. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Z weselem ją wiodą i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko. Chwała tobie, Królu wieków. Królu wieków. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. Chwała tobie, Królu wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: owszem, ale również błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Jan Paweł II tutaj na tej ziemi portugalskiej mówił takie słowa: nie lękajcie się otwarcia drzwi Chrystusowi. To, co Chrystus wnosi w dzieje człowieka oraz całych cywilizacji, a także w życie człowieka oraz w życie całych wspólnot, to miłość. I miłość do Matki Bożej nas tu wszystkich przyprowadziła. Miłość do tej, którą chyba każdy z nas tak bardzo kocha. Każdy z nas tutaj obecnych doświadczył jej matczynej bliskości, matczynego serca, bo przecież chyba nikt z nas nie jest w stanie zliczyć tych próśb, które z głębokości naszych serc, ludzkich trudności, doświadczeń, a może i cierpienia, składaliśmy Matce Najświętszej, aby przyszła, aby otuliła, aby pomogła, aby ten jej matczyny płaszcz objął nas, nasze problemy, nasze trudności. I ta miłość do Matki Najświętszej przyprowadziła nas tutaj, aby jej podziękować za to wszystko, co dzięki jej matczynemu sercu dokonało się w naszym życiu. Dlatego tutaj jesteśmy. Ktoś może po raz pierwszy, ktoś może po raz drugi, trzeci czy kolejny przybył tutaj, aby jeszcze raz doświadczyć jej bliskości, aby wpatrywać się tutaj w nią, podziękować, ale przede wszystkim, aby ją prosić, abyśmy napełnili ten nasz ludzki akumulator, to nasze ludzkie serce, miłością Boga i miłością człowieka, abyśmy potrafili, kiedy wrócimy do naszej codzienności, być świadkami, apostołami w tych trudnych czasach, w jakich nam przyszło żyć, dokonywać konkretnych wyborów, dokonywać konkretnych decyzji. Tak jak Matka nas kocha, tak jak Matka daje nam to wszystko, o co ją prosimy, z miłości, ale musimy sobie zdać sprawę, że miłość kosztuje, bo kto kocha, ten stawia wymagania sobie i stawia z miłości wymagania tym, którzy są mu bliscy jego sercu, dla których chce szczęścia, radości, chce, aby ta kochana osoba nie pobłądziła tutaj na ziemi, aby ta kochana osoba nigdy nie upadła. Dlatego Matka Najświętsza też swoim dzieciom stawia wymagania, dlatego objawia się, dlatego wzywa ludzi do nawrócenia i pokuty, nie żeby coś zakazać, nie żeby ograniczyć naszą wolność, ale po to, abyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, abyśmy byli ludźmi, którzy doświadczają miłości Boga i miłości Matki, bo przecież tutaj ona powiedziała do dzieci: przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. To te wymagania, które stawia Matka Najświętsza nam, swoim ukochanym dzieciom. Pokuta, moi drodzy, co to takiego? Odwróć się od swoich grzechów. Może po raz pierwszy wyznaj szczerze je. Wyznaj je szczerze Jezusowi w spowiedzi świętej i proś Go o miłosierdzie.
proś go o przebaczenie, pokutuj za swe winy i wynagradzaj krzywdy, które swoim grzechem wyrządziłeś innym. Radykalnie zmień swoje życie, zmień swoje postępowanie, odstąp od złego i czyń dobrze. Wszystkie twoje prace, trudy, cierpienia, te trudne decyzje dnia codziennego niech staną się wynagrodzeniem za twoje grzechy i modlitwą za tych, którzy są jeszcze daleko od Boga. I drugie wezwanie, które stawia nam Matka Najświętsza, to odmawiaj codziennie różaniec. Czyń to zwłaszcza w swojej rodzinie. Kto będzie służył Maryi przez odmawianie różańca świętego, ten otrzyma wyjątkowe łaski. Różaniec stanie się jego bronią przeciw piekłu. Dusza, która poprzez odmawianie różańca poleci się Maryi, nie zginie. A wszystkich tych, którzy rozpowszechniają różaniec, Maryja będzie wspomagała we wszystkich potrzebach naszej codzienności. Każdy dziesiątek różańca kończ modlitwą anioła z Fatimy, aktem wynagrodzenia. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. I to trzecie wezwanie, to uczestnictwo i odprawianie pierwszych pięciu sobót miesiąca. Nabożeństwo to zgodnie ze słowami Maryi ma wymiar poświęcenia się jej niepokalanemu sercu oraz wynagrodzenia za grzechy. Moi drodzy, zachęcam was po powrocie do domu, do codzienności, do zajęć, abyście przez pięć kolejnych miesięcy przystąpili do spowiedzi świętej, abyście przyjęli komunię świętą i odmówili jedną część różańca i przez 15 minut rozmyślali o obecności Maryi przy Jezusie. To te zadania, które Matka Najświętsza nam wyznacza, bo jak nikt inny nas bardzo kocha. Jan Paweł II 13 maja 1982 roku powiedział to orędzie, jest bardziej naglące i aktualne niż dzisiaj. Dzisiaj jest bardziej aktualne niż w roku 1917. Zobaczcie, ile czasu upłynęło, a słowa Ojca Świętego jakżeż są bardzo aktualne, kiedy patrzymy na otaczającą rzeczywistość, na ludzi, na wojny, na ten lęk naszych serc. Mało tego, dziś na naszego największego rodaka, jednego z największych, podnosi się rękę, chce splamić się jego dobre życie, jego świętość. Ostatnio na meczu w Polsce kibice Legii Warszawa dość często są tacy tematyczni. Wiele im się zarzuca w całym świecie i w Europie, że są to najwięksi chuligani, ale oni potrafili napisać transparent i powiesić, nie bojąc się konsekwencji, łapy precz od Ojca Świętego Jana Pawła II. Moi drodzy, musimy stawać w obronie wiary, musimy stawać w obronie naszej codzienności i naszej religijności i w obronie tych świętych, którzy żyli na naszej polskiej ziemi i dają świadectwo, że Polacy to naród dobry i święty. Amen.
W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga, naszego Ojca, który dał nam Marię, matkę swego Syna, za naszą matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. W cichości naszych serc, wpatrzeni w oblicze Matki Najświętszej Pani Fatimskiej, wypowiedzmy nasze intencje. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Aliny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Mariusza, Kazimierza, aby dobry i miłosierny Bóg obdarzył ich radością nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, za wszystkie grupy pielgrzymkowe, które stanęły dziś tutaj przy ołtarzu Chrystusowym, aby wstawiennictwo Maryi poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Chrystusową Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
za prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego, gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego Kościoła, wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Ojcem Świętym Franciszkiem, naszym biskupem Jose oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, Hiacyntą, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie nasz Boże, uświęć nas przez udział w Udzie Eucharystycznej i spraw, aby ciało i krew Chrystusa umacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech to spotkanie z Matką Najświętszą zaowocuje w naszych sercach jeszcze większą miłością do niej, jeszcze większą miłością do Chrystusa i do Kościoła powszechnego. Powracajmy do naszych zajęć, codzienności i bądźmy jej dziećmi, bądźmy jej uczniami, aby zawsze stawać i mieć siłę i z bliskością i łaską Matki Najświętszej w obronie tego, co wypływa z Chrystusowej Ewangelii, abyśmy byli uczniami Chrystusa tam, gdzie nas pośle los, a przy boku, aby nam zawsze towarzyszyła Matka Najświętsza. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Bóg Ojciec postanowił odkupić świat przez ofiarę swojego Syna, któremu towarzyszyła Matka Bolesna. Niech On wam da udział w tak wielkim misterium zbawienia. Amen. Bóg, który chciał, aby Najświętsza Dziewica, wstępując po stopniach wiary i cierpienia, pod krzyżem osiągnęła szczyt miłości, niech wam da wzrost i do wiary i doprowadzi do miłości doskonałej. Niech Bóg sprawi, abyście na ziemi odtwarzali w sobie wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, a po skończeniu doczesnego życia stali się uczestnikami Jego chwały. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.